Biedronka pozostaje jednym z ulubionych dyskontów Polaków. Dzięki bardzo niskim cenom w tym sklepie zakupy robią każdego dnia tysiące z nich. Co więcej, w tym roku pojawić się mogą kolejne promocje, które przyciągną klientów. Przygotowano dla nich atrakcyjny prezent. Biedronka z roku na rok zdobywa coraz większą liczbę klientów. Najbardziej znana sieć dyskontów w kraju regularnie przygotowuje obniżki cen i nowe okazje, które mają zachęcić do zakupów kolejnych mieszkańców. Jak się okazuje, akcje właścicieli Biedronki mogą być jeszcze skuteczniejsze. Wszystko wskazuje na to, że pracownikom uda się przyciągnąć jeszcze większą liczbę zainteresowanych. Jedna z najbardziej popularnych sieci sklepów w kraju regularnie robi klientom niespodzianki, mające na celu zachęcić ich do powrotu na kolejne zakupy. Wygląda na to, że to właśnie w Biedronce najbardziej opłaca się robić zakupy. Na ocenę obecnej sytuacji pozwoliło proste porównanie cen koszyków z produktami, po które najczęściej sięga statystyczny Polak. Nie wiadomo, co dokładnie znalazło się w koszyku, jasne jest tylko to, że tworzy go 40 różnych produktów, które są uznawane za najbardziej uniwersalne w polskich domach. Zdecydowano się na porównanie trzech sklepów, do których najczęściej udają się Polacy, gdy potrzebują produktów codziennego użycia. Zdecydowano, że na liście znajdą się Biedronka, Lidl oraz Aldi. Jak wygląda porównanie trzech sklepów pod względem ceny? Biedronka prezent dla klientów. Jak się okazuje, w styczniu 2018 roku za najbardziej podstawowy koszyk produktów zapłacić trzeba było 255,92 zł, natomiast teraz ta cena jest równa 250,50 zł. Oszczędność wynosi więc 5,52 zł, czym Biedronka góruje nad konkurencją. Po raz kolejny to właśnie ta sieć pokonała konkurencję, decydując się na najbardziej zauważalną obniżkę cenową. Jak w tej samej konkurencji poradziły sobie supermarkety Lidl oraz Aldi. Obniżka cenowa także tam jest widoczna, co może cieszyć potencjalnych klientów. Zdecydowanie nie jest jednak tak dobrze, jak u największej konkurencji. W 2018 roku za wspomniany koszyk w Lidlu trzeba było zapłacić 263 zł, a teraz cena za te same produkty wynosi dokładnie 258 zł. Raz jeszcze mamy więc do czynienia z dość sporą obniżką cen, która jednak nie przebija promocji w Biedronce. Aldi także może pochwalić się niższymi cenami, niż rok temu, ale tutaj obniżka z 276 na 273 zł nie wygląda już tak dobrze w porównaniu z konkurencją. Biedronka działa w Polsce już od niemal 25 lat. Z początku jej właścicielem była firma Elektromis, jednak szybko wykupiło ją Jeronimo Martins, który stoi za jej największymi sukcesami. Od 2012 roku, kiedy Biedronka przeszła rebranding, cieszy się ona największymi sukcesami i ma ogromne udziały na rynku handlowym w Polsce, regularnie przygotowując zachęcające do zakupów promocje.
Jak się okazuje, ceny za produkty w popularnym dyskoncie wciąż idą w dół.